zrobię, poczekajcie chwilę, bo ja miałem coś takiego wczoraj. Wczoraj jak byłem w Londynie, to słyszałem taką piosenkę. Może ktoś mi... ten Shazam coś nie działa. Jakbyście mogli mi powiedzieć, co to jest. Bo dwie takie piosenki słyszałem. Najpierw była pierwsza taka. Jestem kibicem Barcelony, nie wiem co to. Aha, to może ktoś inny mógłby wiedzieć, bo najpierw to leciało, najpierw to, a potem chłopaki w białych strojach trzymali jakiś taki dzbanek, czy coś takiego leciało. Wszyscy się cieszyli, nie wiem o co chodzi. Takie z uszami było? Ja wam powiem tak, jak byłem w Paryżu 2 lata temu, była analogiczna sytuacja, tylko trochę więcej murzynów było dookoła, którzy forsowali barierki. Dobra, opowiem wam złożoną historię, w której będą narkotyki, brak wejścia na stadion, poprzedzone polską piłką nożną. Czy był tam no nie wiadomo, stary, ale mega akcja, nie? Jeszcze taka piosenka leciała. Ale to akurat znam, bo to mega często słyszę, stary, na tych wszystkich finałach. Madrid! Ala Madrid! I nada más! Dobra, ogólnie tak. Ej, nie wiem, czy kojarzycie, ale była taka akcja. Ja tam, chyba był ostatni mój live, nie? Który robiłem i jakiś ziomek wysłał donate'a. Mówił, o kurwa, coś tam, że tatę by chciał zabrać na finał i tak dalej, że też jest Zabrze, akurat w Londynie będą, nie? Ja mówię, no dobra, to napisz do tego, nie? Napisz do Pawła. No i rzeczywiście dostał 2 bilety, idealne kurwa bilety na prostej, bo Paweł jeszcze miał, no i właśnie ten. Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. I normalnie sobie poszli, zobaczcie tutaj. Poszli na Wembley i zajebiście. O, fajnie było. Dobra, słuchajcie tego. Idziemy wczoraj. Mówimy tak, kurde, po 18, żeby być na tym stadionie. To jest gruba historia ogólnie, nie? Ona od początku do końca jest mocna. Oczywiście, kurwa, William wpadł na pomysł, że jedziemy metrem. To takie do końca najgorsze w tym Londynie overall nie jest, bo tam są straszne korki. Od naszego hotelu do Wembley było jakieś 10 km. No i samochodem, tam taksówką, wiesz, Uberem, czymkolwiek, no to ponad godzina drogi. No i William mówi, no dobra, metrem. No dobra, poszliśmy na to metro. Oczywiście popierdoliliśmy stację i wysiedliśmy na jakiejś tam losowej stacji. Poszliśmy do tych takich policjantów, tych takich śmiesznych. Nie wiem, co to jest. No, oni mają takie czapki, takie długie. No i się pytamy, że którą linią. Oni mówią, no tutaj, nie wiem, fioletową. Coś powiedzieć, tutaj fioletową. No i ja wchodzę do metra. Metro ogólnie puste, jakby totalnie świeży ten. Totalnie jakby świeży ten podjechał. Tam zresztą w tym metrze z 5 czy z 10 minut czekaliśmy, aż w ogóle zamkną drzwi i pojadą, nie? No. Ja wchodzę pierwszy, oni byli za nami. No i wchodzi jakaś grupka osób. Wchodzi William. Wchodzi Kubańczyk. I William mówi, o, siema Kuba, coś tam ten, nie? I typek się do niego odwraca. Typek się do niego odwraca, mówi, nie, to ktoś podobny. I Kuba poszli na drugą stronę metra, nie? I ja tak tylko kątem oka, bo tego Kuby nie widziałem, nie? Ale patrzę, Kuba Wasilewski tam stoi. No ale oni poszli, nie? Całą grupą. Przyszła się taki smutny William, mówi, Kuba, ty... No Błaszczykowski jedzie tym metrem, nie? Ale wiesz, mówię mu, cześć, coś ten, że nie, że ten, wiesz, spierdol. Siedzi taki smutny. Tam oglądał zawsze tą Borussię, nie? Pierwszy raz widziałem, oczywiście za nią nie zapłacił, bo powiedział Niesłoniowi, że mu koszulkę kupił w Dortmundzie, bo tam na tą ścianę żółtą, że mu kupił koszulkę Borussii, Kuby, nie? I sobie tam poszli. No i potem najśmieszniejszy plot twist, nie? To totalnie jak śmieciak go zlali. Wychodzimy z tego, tam już na tym Wembley Park, wychodzimy z tego metra. No wiesz, że mniej więcej w tym samym czasie wyszliśmy, to koło siebie schodzimy. I szedł Kubańczyk. Kubańczyk miał taką bluzę. No, bluzę miał i pod nią miał koszulkę. I on jakby wybiegł przed nami i miał zrobione tak. Bo inaczej, bo ja chciałem też kurtkę kupić, ale nie dało się kupić, bo jakby tam są takie tłumy w tym Londynie, że to jest masakra. Mówię, dobra, to zróbmy tak, załóżmy koszulkę na to bluzę i na to koszulkę, nie? Żeby w miarę ciepło było, bo jak byłem w Paryżu na finale Ligi Mistrzów 2 lata temu, to była tragedia i
A tak, tak mi ręce chodziły przez cały ten. No spoko, jeszcze ta koszulka ten. I on poszedł i mówi, no dobra, w sumie zrobię to samo. Tylko on miał koszulkę, on miał koszulkę i na to bluzę. I mówi, że założy na odwrót. No i poszedł za taką budkę, zdjął tą bluzę i założył koszulkę. I bluzę miał w ręce, bo mu tam za ciepło. No. I jakiś tam, jakiś młody tam szedł, ja nie wiem, no paręnaście lat miał. I mówi tam do, ja nie wiem, czy to do Błaszczykowskiego mówi, czy do Wasilewskiego, oni tam w tej grupie szli, jeszcze tam jakaś kobieta była. O kurwa, coś tam ten, no, znaczy bez przekleństwa, nie, ale tam Kubańczyk idzie i Nitro, nie, tak jakby, no, my szliśmy z 10 metrów przed nimi. I sobie tak idę i mówię, no, widzisz, kurwa, tak sobie ten, potem zgadaliśmy, właśnie tak to jest. Jak się zachowujesz jak buci ham, wiesz, no, spotykasz Polaka w pustym metrze, którzy jeszcze, oni szli wszyscy w koszulkach, znaczy, no on i, bo tam, wiesz, inne osoby jeszcze były, nie? Ale idą wszyscy w koszulkach Borussii, wiesz, spotykasz Polaka w Londynie na finale Ligi Mistrzów, no, no mógłbyś się chociaż tak porządnie zachować, nie? No, ale nie podbili. I słuchajcie tego. Rozeszliśmy się, bo ja z Kubańczykiem siedziałem na sektorze Realu, on siedział na Borussii, tam jeszcze inni siedzieli w ogóle na prostej, no bo tak porozsyłane bilety były. No i idzie se William i spotkał ziomka. Poczekajcie, muszę wam zdjęcie pokażę. I zobaczcie jaka to jest różnica, jaka to jest w ogóle różnica klas i tak dalej. Spotkał piłkarza Borussii w Dortmund, który był kontuzjowany. No i sobie tam idzie, wiesz, ludzie się to on do niego podbija, że siema. On mu powiedział, no jestem kontuzjowany, Benzabaini, nie? Spotkał chłopa, wiesz, tutaj akredytacja, wszystko. On mówi, no, że on jest kontuzjowany, że szkoda, że nie może w meczu wziąć udziału, ale że on przyjechał, żeby z kolegami posiedzieć na trybunie, nie? I oni gdzieś tam się z nimi umówił. Normalnie, on sobie tam piwko zamówił, wiesz, poczekali, pogadali. Poczekali, pogadali, no wiesz, ziomek, który kurwa, wiesz, totalnie jakby mógł mieć w niego wypierdolone, nie? Ponoć bardzo spoko jest. Nie tam nie było, bo my poszliśmy od wejścia M. Coś tam pogadali, coś tam go na mecz zaprosił, czy coś, nie wiem. Bo mnie przy tym nie było. Tak sobie potem siedzimy, widzisz, Polak jak śmiecia Polaka traktuje, a potem wiesz, ziomek, który o takosy przyjechał, który jest aktywnym piłkarzem, nie? I się potrafi zachować normalnie. I słuchajcie teraz tego. Ja poszedłem z Kubańczykiem pod wejście. Mieliśmy tam wejście na sektor M, czy tam wejście M. No i to jest taka akcja, że wiesz, tu jest ten stadion ogrodzony, tu są powiedzmy takie przejścia i dalej jest stadion ogrodzony i tam powiedzmy inne wejście. No i ludzie jak były te wejścia, to się wszyscy tutaj skomasowali, nie? Tutaj był totalny rozpierdol, a tu w miarę normalnie wchodzili. Jak już byliśmy w pierwszej linii tutaj z Kubańczykiem, stał taki kordon stewardów, nie mylić z Bartonem, pomimo że byliśmy blisko Luton, na tych takich, tej ekipy takiej stadionowej, to chłop stanął tak kurwa 30 cm ode mnie i zaczął się drzeć na tych ludzi, żeby szli do innego wyjścia, bo oni tędy nie będą puszczać, bo wiesz, napierali i tak dalej. I ja patrzę tak na tego chłopa, no drze tą p***ę niemiłosiernie i mówię, wiesz, no chill out, nie, jakby wiesz. I chłop się na niej zierał, mówi, nie jesteśmy w barze, ty mi nie mów, że mam się zrelaksować, czy tam wychillować. Wiesz, mówię do niego, że wiesz, my tu stoimy 30 minut, staliśmy tam 30 minut, wszyscy się pchają i tak dalej, wiesz, my siedzimy jakby spokojnie, no jakby spoko, mówi, no dobra, luz. Tam poszedł z jakimś innym rozmawiać i kurwa, taki czarny z twarzy, no bo ogólnie był czarny, miał taki krzyż celtycki chyba tutaj. Nie wiem, ten krzyż kurwa tak jakoś dziwnie wyglądał. Jakby takie te miał, nie? Taki jak chrześcijański? Nie wiem, to chyba celtycki jest, nie? Tutaj na karku go miał. Tak mniej więcej to wyglądało. No nie, wyglądał jak celtycki, nie? Nie wiem, czy to jest celtycki, tak? I chłop się do mnie odwraca i mówi, dobra, chodźcie, was zeskanuję. Wziął do mnie telefon, pomimo, że on nie był z obsługi, tylko był stewardem. Wziął telefon, tam, bo na tej UEFA masz takie bilety, nie? Jeden jest i drugi. Wziął telefon, zrobił zdjęcie i zaczął coś mówić przez ten. Zaczął coś mówić przez, no przez takie gówno, ja nie wiem, no nie jest to interkom, ale coś powiedzmy, ale interkom, nie? Przez jakieś walkie-talkie. Coś tam powiedział, po chwili przeszliśmy dalej, tam jakaś laska nam takim penem w to postukała i taką kartą jakby przyłożyła i tam było, że bilet aktywowany. No i wchodzimy do środka, mam właśnie te dwa bilety na jednym koncie i idziemy do tych drzwi, tam stoimy 2 minuty w kolejce i mówię, no dobra, to ja mam bilety, wiesz, bo to skanujesz, przechodzisz, nie, tymi drzwiami obrotowymi. Mówię, dobra, to idź Kuba pierwszy, nie, ja mam ten telefon. No skanuję mu, przechodzi. Ja skanuję czerwone światło. Jeszcze raz skanuję czerwone światło, mówię, no nie, bilet muszę tutaj. Skanuję,
czerwone światło. Podchodzę tam, mówię, dobra, poczekaj chwilę, nie? Podchodzę do jakiegoś tam, no, w tych pomarańczowych koszulkach, mówię do chłopa, bilet nie chce mi przejść, nie? No on tak patrzy, mówi, no wszystko się zgadza, mówi, idź do Ticket Office. No idę do Ticket Office, tam ogólnie dramat, kurwa, tam było przynajmniej z 30 osób, które tak łzami były zalane, bo ich na bilety oskamowali czy coś. Masakra, nie? Bardzo, bardzo, bardzo przykre to było. Wiesz, jedziesz do Londynu, kupiłeś tam jakieś bilety, się, wiesz, okazuje na wejściu, że masz kurwa w dupie. No kurwa, za chwilę będziemy wspólnie płakać. No i podchodzę tam do tego okienka, wiesz, pokazuję mu, tłumaczę mu całą historię, mówi, dobra, daj ten bilet. Wziął, tam coś pospisywał, popatrzył i mówi do, nie wiem, tam z parę minut to zajęło. Ja w międzyczasie zadzwoniłem do Pawła z Weszło, tam chyba zadzwoniłem do Williama, do Kubańczyka, mówię, kurwa, to jest problem, i chcę już usiąść, nie, jak coś, to ja dojdę, jak mi to rozwiążą. I typ do mnie wraca z informacją i mówi, że ten bilet został zablokowany. Ja mówię, dlaczego został zablokowany? Mówi, że mają notatkę, że osoba, na którą jest ten bilet, została dzisiaj zatrzymana za drug possession. Ja mówię, kurwa, ale wiesz, ja nie jestem narkomanem, nie mam narkotyku ze sobą. Mówię, jakiś błąd jest. On mówi, że on nic nie może zrobić, że taka jest notatka, że został zablokowany, nie? Mhm. Było jakieś, kurwa, 20 minut do rozpoczęcia. Już tam jakieś koncerty się, kurwa, zaczynają, jakieś tam, wiesz, bo to słyszysz, kurwa, na tym Wembley, kurwa, ale przejebane. No, dzwonię do Pawła. To wytłumaczyć. Paweł mówi, dobra, poczekaj. 5 minut mi skołował nowy bilet, tylko był, kurwa, po drugiej stronie stadionu, bo był tam gdzieś jeszcze na szybko od jakiegoś tego providera, kurwa, z Miami, czy kurwa skąd, tam nie wiem, nie wiem z kim dokładnie rozmawiałem, no wiesz, tak szczątkowe jakieś informacje, tam od kogoś ogarnął bilet, wysłał mi bilet, ja mówię, no dobra, idę wejść, ale trzeba się zalogować na tą aplikację, mówię, ja pierdolę, nie? Biorę ten telefon, wracam do tego Ticket Office, bo tam było Wi-Fi, loguję się, zalogowałem się na te konto UEFA i patrzę, gdzie jest ten, nie? Gdzie jest wejście. Jest wejście A. No i wiesz, jak masz stadion, ten stadion jest, kurwa, przepotężny, nie? Powiedzmy, masz stadion, to tu było wejście M, a tu było wejście A. Ale kurwa, ta droga mi się dłużyła, stary, już w drugą stronę, bo my wchodziliśmy taka długa ulica była od tego metra do stadionu. Musieliśmy to obejść, no i przebiegłem tam do tego, a z 5 minut było do finału, żeby się rozpoczął, 5-6 minut. Wchodzę tam, patrzę na ten bilet i to jest na piąte piętro, to wejście A, i jadę, kurwa, tymi schodami na ten ostatni, to wiesz, no jak w galeriach handlowych, takie ruchome schody, jadę na te piętro, patrzę, że 540, nie, 540, to takie oznakowania, niebieskie, to mówię, no to obejdę, znajdę, jak zejść na dół i pójdę na swoje miejsce 130. I zrobiłem kółko dookoła tego pierścienia, mówię, kurwa, znowu jest 540, no chyba tak nie powinno być. Patrzę Ticket Office i mówię, no dobra, tylko jak ja mam mu powiedzieć, skoro tu mam na telefonie ten bilet na sektor 540, czy tam 530, to na którejś z tych, nie? To było na tej ścianie Dortmundu, że chcę zejść na pierwsze piętro, bo wszystkie te schody czy coś, tam stał steward i były pozamykane. I mówię, dobra, trzeba znaleźć internet, przelogować się z tego konta i zalogować się na tym konto, gdzie jest bilet Kubańczyka. Jak pomyślałem, tak zrobiłem, no i stoję tam już się wrzawa zaczyna, przelogowałem się z konta i mówię do niego, że jak mam się dostać na ten sektor. On patrzy na ten bilet, patrzy na taką rozpiskę, co mają, mówi, to jest piąte piętro, ty powinieneś na pierwszym być. Ja mówię, i co teraz? Dobra, poczekaj chwilę. Wziął jakieś walkie-talkie, wywołał ziomka, który stał pod windą i mu powiedział, że mam mnie spuścić na pierwsze piętro. No i zjechałem na pierwsze piętro, znowu powiedz, tam już, wiesz, bo tam już nikt nie wchodził, to już wszyscy byli na stadionie. Tam ten cały staw tam stał i mówię do chłopa, że wiesz, że na ten sektor potrzebuje się dostać. On mówi, w ogóle co ty tu robisz, nie? Jakby, że tu po drugiej stronie coś tam, masakra. Mówię, no, że problemy innym wejściem. On mówi, dobra, przeprowadzili mnie przez takie drzwi, patrzę, 129, 130. Wchodzę na ten stadion, tam już na ten sektor, na który powinienem. Trzecia minuta była. Ale jeszcze jak byłem na samej górze, to mówię, no hymn muszę zobaczyć, nie? Więc na środku, ze środku, z samej góry mam jak hymn puszczali, nie? No bo hymn zawsze trzeba zobaczyć. Całą ceremonię straciłem i tak dalej. Czekaj, gdzie to jest, bo tu dosyć dużo było nagrane. O! Czekaj, z samej góry sobie jeszcze na środku stanąłem, wiesz, na tym piątym tym i zobaczyłem ten, nie?
i zacząłem tylko jebać jak jest hymn. No to, to od tego czasu z tymi windami i tak dalej, no przyszedłem w trzeciej czy w czwartej minucie. Więc nie wiem, jakie było rozpoczęcie, finału i tak dalej. Zobaczcie, że za każdym razem, jak jest finał, na którym ja byłem, czyli drugi raz, zawsze jest problem. Jak byłem w Paryżu, to finał przecież się opóźnił tam o godzinę. Spryskali mnie gazem pieprzowym, nie mogłem wejść. Wiesz, ludzie przeskakiwali przez siatki. No ale też mają doświadczenie, bo to... Wiadomo, kto przeskakiwał, wiadomo kiedy i wiadomo dlaczego. Więc masakra była, nie? Masakra, stary. Totalna masakra, nie? Jak już sobie tak usiadłem na tym stadionie i tak, kurwa, dopiero zaczęło ze mnie jakby to schodzić, nie? I oni mówią, no jesteś, wiesz, kurwa, telefony, tam zasięgu nie ma. No i wszyscy mówili, że jakbym nie wszedł, to by też wyszli. Ja mówię, nie no, kurwa, jakbym... Mówię, kurwa, chłopy, bo płaciliście po tyle tysięcy euro. Nie, kurwa, to już lepiej, wiesz, z ziomkiem w hotelu sobie zobaczyć, kurwa, w Kanał Plus, wiesz, jak taka sytuacja. Czyli wyszło na to, że ten steward, kurwa, był na coś zmadowany. Wiesz, ja do chłopa powiedziałem, kurwa, relaks, nie, jakby, wiesz, kurwa, no drzemi się do tego, nie? Potem z nim rozmawiam, że jakby wiesz, my tu sobie jesteśmy spokojnie, wiesz, zresztą nas widzi, stoimy tu już 10 minut, bo oni potem przez czasu nie wpuszczali tym konkretnym wejściem, tylko jakby te bramki obok. No chłop zapierdolił zdjęcie tego i ja nie wiem, co on mówił, bo on się odwrócił do nas plecami, jeszcze coś rozmawiał z innymi. Na czego się kurwa, czego się spodziewać? Co to jest syn, nie? Jakby pewnie tyle brakowało, stary, tyle brakowało, żeby nie było tego finału, nie? A tak coś stoję w tej kolejce, kubańczyk przychodzi i mówię, kurwa, teraz będą jaja. I dwa razy miałem kurwa przeczucie. Pamiętam, jest 72 minuta i tam 40 sekund. I Real Madrid bije rzut rożny. I mówi Kubańczyk, kurwa, może teraz. I ja tak mówię, kurwa, nie teraz. Coś mi tak w głowie się ujebała 74 minuta. I już tak od paru minut miałem upierdolone w głowie 74 minuta. Kurwa, nie teraz. Drugi rożny i mówię, teraz, nie? I kurwa, Carvajal strzela bramkę. I ten mówi, ja pierdolę, jak przewidział. No i w ogóle... Przychodzę na ten stadion i cała pierwsza połowa kurwa, no, było źle. Tylko ja też mam coś takiego, że ja wiem, że jak gnieciesz Real i nic z tym nie robisz, nie masz tych dwóch bramek, żeby potem ładnie defensywnie zagrać, to ty ten mecz przegrasz zawsze. Jak już widziałem chyba co był ten słupek i co jeden na jeden Kurtła tak zszedł, że chłop już nie miał rogu, żeby strzelić, nie miał kąta, to już wiedziałem, że no, dzisiaj Kurtua bramki nie strzelał, nie? No jebnutki kurwa, co bronił, to jego. Moim zdaniem powinien MVP dostać tego spotkania. Wiadomo, że Carvajal strzelił pierwszą bramkę i coś tam, ale Kurtua był MVP tego spotkania. I powiem wam tak, i ja na przykład się kurwa mega cieszę, nie? Że zawsze z tym weszło latamy, bo to kurwa, co by nie mówić, wiesz, no chłop ci bilet wymienił. Ja wam nawet czas powiem, nie? Dalone było. 20:39 z nim rozmawiałem, a to chyba drugi raz, czyli pierwszy raz do niego z nim rozmawiałem, to 20:36. O, 20:31, nie? 20:31 z nim rozmawiałem i mu powiedziałem, jaki jest problem. Pana to, nie? Nie wiem, czy tego maila można całego pokazać. A bilet dostałem drugi o 20:40. W 9 minut mi kurwa bilet, stary, ten. No tam, no tak, no ale tylko, że tu masz czas już lokalny z mojego kompa, nie? W 9 minut, stary. Potem jak wyszliśmy z tego meczu, nie mogliśmy się znaleźć, nie było zasięgu, nie było niczego. Przez godzinę krążyliśmy, że może znajdziemy wszystkie osoby, bo ja z Williamem, z Kubańczykiem się umówiliśmy pod jedną budką. Ja mówię, zapamiętajcie tą budkę, tu wszyscy wyjdą i się spotkamy. Spotkaliśmy się idealnie, tam był odbiór pucharu i tak dalej, już trochę ludzi wyszło. Chociaż i tak kibice Borussii, a abstrahując od tego, że to fantastyczni ludzie są, pewnie w znakomitej większości. I przed meczem, wiesz, jak ktoś się podchodziło w innych koszulkach, coś, wiesz, piątki były zbijane, sobie życzyli fajnego meczu. Jak Borussia przegrała, to nikt się nie ruszył ze stadionu, wiesz, wyklaskali wszystkich, wiesz, jedni odebrali puchar, drudzy odebrali medale i do samego końca tam 3/4 jeszcze na tym sektorze siedziało. Jak już nawet kibice Realu wychodzili, to ci z Borussii też wychodzili. Wiesz, na ulicach też spoko, wiesz, piąteczki, wiesz, next time coś tam, will be better, wiesz, zajebiście. Ja pamiętam, jak Liverpool przegrał z Realem, to jak odbierali medale, kurwa, to już ludzie wychodzili, nie? Jak Real podnosił puchar, to była pusta trybuna, ta cała ściana Liverpoolu wtedy w Paryżu. William wkurwiony mówi, że kurwa, przez cały mecz musiał stać, nie? Że tam nikt nie siedział. Nikt nie siedział, kurwa, wiesz, aż mi się przypomniało, wiesz, tu już leta, tu się stoi, tu się kibicuje, kurwa, jak coś się nie poda, to wypierdalaj, nie? Poszedł na sektor Borussii, mówi, kurwa, ja chciałem oglądać, musiałem stać tam,
Panik nie siedział. No ja też mam takie filmiki, jak oni jak takie diglety skaczą, nie? Tam się trzymali i tak, i to tak śmieszny taki ten, w zależności od sektoru tak podskakiwali sobie. Ja zresztą to pokażę, no to, bo to mega spoko było. Nie, mega ten, ci niemieccy kibice ogólnie, ja już wiedziałem, że są spoko, jak widziałem na Allianz Arenie, normalnie kibice Realu siedzą, wiesz, siedzą sobie razem na stadionie i wiesz, nie ma problemu, że w innych koszulkach siedzą, bo kurwa w Barcelonie zawsze jest problem, nie? O wszystko, no. To chyba będzie to. No potem jak już Real strzelił bramkę, to już tak, to tej Borusii nie było tak mocno. Ja nie wiem jak Real było słuchać na tle Borusii, ale u nas też krzyczeliśmy, ale były takie przestoje kilkuminutowe. Oni na pewno całą pierwszą połowę mocniej byli pod tym względem. U nas się to trochę ożywiło, jak Real tak był dominowany trochę, to podnieśli całą tą trybunę i wiesz, i wszyscy śpiewali. No i też całą drugą połowę też było ładnie, nie? Ale nie wiem jak na tle na przykład telewizji, czy jak ktoś na środku siedział, wiesz, co było głośniejsze. Nie, Bellingham grał tragicznie, no. To na przykład tutaj mam ten, bo u nas, ja nie wiem, czy oni nas słyszeli, my ich słyszeliśmy, jak śpiewali te swoje jakieś, ja też nie znam tych przyśpiewek. To też jakiś był ten. A to chyba nie był ten film. Ja nie, kurwa stary. Mieliśmy fajne miejsca i tak dalej. Szkoda tylko, że jak oni odebrali puchar, to w drugim kornerze stali głównie. Ale potem też przyszli nam podziękować. Fajne to było, no. Miłe to jest. Telewizji to BVB bardziej było słychać? Możliwe. Więc no, więc mam takie spostrzeżenia odnośnie tego wyjazdu, że weszło to najlepsza firma Travel. Pan Paweł jest kozakiem. Legendarny pan Paweł. No, wszystko zawsze, jak zawsze spoko dopięte. Chociaż mnie f***ł dzień wcześniej, ale to już tam f***ł. To nie było mocne. I pan Paweł, chłopie, pan Paweł. Pan Paweł to jednak pan Paweł. Z Kłańczykiem też spoko. A to już wiedziałem, że to zajebista morda. A, William mi wysłał z trybuny tych. Czekajcie, z trybuny tych kibiców. Możemy sobie porównać zaraz. Ja też dużo nie nagrywałem, bo wolałem oglądać. Zatem mi też f***ła, wiesz. Jak chcę coś zobaczyć na komputerze, mam na telefonie, to sobie to wrzucam na Facebook, na rozmowę z samym sobą. A nie wiem, co tu powiedzieć. A ta, to tu się zaczynało jakoś. O, tu jest potem jak przyszli. Chyba Fran jest, nie? Nie wiem, jakaś słaba jakość jest na tym Facebooku. Ale jak chcę, bo to śmiesznie wygląda, jak oni tak skakali sobie. O, patrzcie, to jest to. Jak chcę chłopak, normalnie cały ten, cała ta trybuna skakała cały czas. To jest pojebane, że no nie cały czas, no ale chyba z 3 minuty tak napierdali, nie? Chyba jak skaczą. Aha. Jeszcze tu u góry ten, wszystko skakało, nie? Pojebane, fajne. A to od Williama. To jak tamta trzeba. A przed meczem, okej. Czy na wielu razówki się przerzucam? Nie, właśnie. Kupiłem to wczoraj, żeby na stadionie mieć jakoś tak, nie wiem, dawno tego nie paliłem. Ja przestałem to palić, bo ja to paliłem przed walką z Ksajo, ja to paliłem, jakby to spoko nawet było. Tylko z dwóch powodów, bo siedzisz i to palisz cały czas, a druga rzecz jest taka, że raz to pociągnąłem i mi jakiś płyn z tego, ja nie wiem czy pękł wtedy ten pot, i mi taki płyn zajechał i miałem odruch wymiotny za każdym razem, jak to chciałem brać do ust. Takie, to jest nie do uczucia, intensywność i skupiesieństwo tego, jak, no nie wiem, to jest chyba jakbyś się olejku takiego napił. A William też weszł, oni chyba bilet tylko na trybunę Realu. Nie, oni na wszystkie mieli, stary. Chciałeś siedzieć na prostej, byś siedział na prostej. Chciałeś na Dortmundzie, byś siedział na Dortmundzie. On też miał zweszło, nie? Ile mnie kosztowało? Łącznie 18 koła za wszystko. Hotel, loty, hotel też był drogi. Bilet, więc bilet gdzieś 3/4 z tego. Złotych, tak, złotych, no. No to że tak szybko garną bilet, no oni się znają, nie? Ci co, bo oni pewnie sobie tradują pomiędzy sobą tymi biletami, więc no kurwa 9 minut mi ogarnęli. Wiesz, gdzie można odkupić bilet na Super Puchar Europy? No nie wiem, no ja tylko na weszło kupuję, nie? Ja kupiłem całą wycieczkę, nie? 19 000 za 3 dni XD. No tyle bilety kosztują, stary. Najtańsze bilety po ile chodziły? Nie wiem. Ja też dosyć wcześnie się na to zdecydowałem, więc no, bo ja już
przed półfinałem, jak już półfinał był, to ja już bilet na finał ogarniałem, nie? Więc im później kupisz, no to tym drożej, nie? Ale przecież jak byliśmy w Paryżu, to ja zapłaciłem 67 tysięcy za jedną osobę. Tam mnie wtedy ciężko popierdoliło, ale byłem po walce i wydałem na to pieniądze. Ja 140 koła zapłaciłem za dwie osoby do Paryża. Byliśmy tam chyba 4 dni, a z tego, nie wiem, 55 koła to, czy 60 tysięcy to bilet kosztował. My na Tottenham Court spaliśmy w Radisonie. No, słuchajcie, ponoć jest coś takiego, że w zależności jakie drużyny grają w finale, to po tyle bilety chodzą. I ponoć najbardziej przejebane jest, jak w finale są angielskie drużyny, bo te z Anglii płacą każde pieniądze. I mówił na przykład nam Paweł, że najlepsza rzecz, która się dzieje od lat, wiesz, to zależy komu kibicujesz, jest taka, że Manchester United nie jest w finale, bo jakby Manchester United był w finale, to bilety po 100 tysięcy złotych dochodziły. Nie no, kurwa, no wtedy na ten wyjazd to wydałem, to 2 lata temu było, wtedy to miałem pieniądze, nie? Ale oni są tylko pośrednikiem, stary, to nie jest tak, że masz jakąś osobę, która... Bo jak działa resell ticketów? Czego wy nie rozumiecie? To nie jest tak, że na przykład UEFA puszcza bilety za, nie wiem, 300 euro, żeby coś powiedzieć. I analogicznie z Mistrzostwami Europy, z każdym innym eventem. Wychodzą bilety. No to opcje na przykład pierwokupu, grupy członkowskie, na przykład tam Real dostał powiedzmy 20 tysięcy czy 30 tysięcy biletów, Borussia dostała 30 tysięcy, jest pula neutralnych, gdzie możesz wziąć udział w losowaniu, takie bilety, nie? I na przykład ty wylosujesz taki bilet za 400 funtów. I teraz tak, ale ty na przykład nie chcesz iść, bo wolisz go odsprzedać. No idziesz do takiej firmy i go odsprzedajesz za, nie wiem, za 3000 euro, no bo taka jest jego cena. I oni biorą od ciebie ten bilet za 3000 euro, i sprzedałem komuś innemu za 3500 euro albo za 3200 euro. No nie wiem, jaką mają marżę i tak dalej. I organizują pod to cały wyjazd. Dlatego mnie to trochę bawi, że jak na Twitterze ktoś mówi, o bo kurwa, tu sprzedałem bilety, ale na przykład po 3000 zł, a na stronie można było kupić za 200 euro. No dobra, no to kup na stronie, to pojedziesz za 200 euro. Tylko to nie jest takie proste kupić to na stronie, bo jeśli wiesz, bilet jest po 3000 czy po 20 tysięcy, czy po 50 tysięcy, jak był w Paryżu, to znaczy, że w osób chce, więc jest jakaś granica, że musisz przekonać, to, wiesz, no popyt i podaż, no tak jak każdy resell działa, nie? Wracają do mnie jak bumerang, dobrze, że już nie zostaję z bólem sam. Chcieli newcomera, chcieli boomera, robię nie od teraz tak jak chciałem ja.